Co teraz? Była żona Jana Kulczyka jest największą dłużniczką na Słowacji. Grażyna Kulczyk wielokrotnie pojawiała się na liście najbogatszych Polaków, ale okazuje się, że ma też poważne problemy finansowe. W rankingu Wprost z 2017 roku uplasowała się na 19 miejscu, a jej majątek oszacowano na 1,7 miliarda złotych. Ale okazuje się, że ma poważne problemy finansowe na Słowacji. Słowacja co roku publikuje listy największych dłużników podatkowych, a Kulczyk znalazł się na szczycie listy. Zaległości powstały jeszcze w latach, gdy kontrolowała pratysławską spółkę Stary Browar. Sprawę niezwłocznie skomentowali prawnicy 72-latki. Wyjaśnili oni, że w ich ocenie dochody, które słowackie organy próbują opodatkować, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na Słowacji. Reprezentanci Grażyny Kulczyk są oburzeni treścią wyroku, który według nich ignoruje bardzo podstawowe przepisy i zasady słowackiego prawa podatkowego. Z tego też względu planują się od niego odwołać. Niestety sprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Republiki Słowackiej może ciągnąć się przez kolejny rok.